Dzień dobry. Nazywam się Rafał i to jest trzeci odcinek Dobrej Nowiny. Już trzeci. Pomyślałem sobie, że może dobrze byłoby zaczynać ten film od jakiejś krótkiej modlitwy. I to nie musi być modlitwa, która wyraża się w słowach. Może być to po prostu chwila ciszy. Prośba do naszego Ojca, aby wypełnił nas spokojem, wypełnił nas swoim światłem, swoją ciszą, z której popłyną wszystkie odpowiedzi na nasze pytania. Może chwila ciszy teraz właśnie w tej intencji. Pojawiły się pytania wczoraj i wcześniej też pytania gdzieś tam jakieś do mnie spłynęły. I myślę, że to może być dobra okazja, ten dzisiejszy film, żebyś spróbować na nie odpowiedzieć, o ile taka będzie wola Boga. Te pytania w mojej, tak jak ja je rozumiem, dotyczą mniej więcej tego samego, czyli w jaki sposób przejawia się Boża obecność? Jak rozmawiam z Bogiem? Takie pojawiło się pytanie. Jak rozpoznać Bożą obecność w takiej codziennej prozie życia? Jak nie przeoczyć tego zaproszenia, którą każda chwila jest? Więc jak rozmawiać z Bogiem? Jakiego języka używa Bóg? W jaki sposób On do nas przemawia? I w moim doświadczeniu, w moim życiu i w tym, co mi objawił, to tym językiem i tym sposobem rozmowy z Bogiem jest cisza. To jest miejsce, w którym Boża obecność wyraża się w sposób cudowny, w sposób taki przejmujący. Cisza, która nie oznacza braków dźwięków. Cisza, która jest efektem tego, że odwracam uwagę od wszystkiego i skupiam się na tym, który jest. Czyli w każdej chwili moja małżonka właśnie wróciła, no ale nie będziemy przerywać, idziemy dalej. Więc w każdej chwili, w każdej sekundzie. Miałam dzwon. O, moja małżonka miała wypadek, tak? No. No to jednak wrócimy za Ale chwilę. nic, już się wszystko skończyło. Tak, już jest wszystko ok? A coś poważnego się stało? Na policji.
Może to Tu jest. pod domem zresztą. Jeszcze raz? Tu pod domem. Tu pod domem. I może to nawet jest dobry przykład, to co się teraz wydarzyło. Jakaś stłuczka mojej małżonki. I nawet w takiej sytuacji, gdzie pojawiają się różne myśli, pojawiają się obawy, zmartwienia, troska, jakby można skupić się na nich, albo można to wszystko ofiarować Bogu. Można przez ten tumult emocji, który się pojawia, dostrzec tego, dzięki któremu to wszystko jest możliwe. Jemu to wszystko ofiarować. Więc cisza, o której mówię, nie jest ciszą, w której nic się nie dzieje. Dzieje się wszystko, całe życie się wydarza w tej ciszy. A jednak. Można też tak powiedzieć, tylko ona jest. Wszystko inne przemija i pojawia się i znika. Więc jeżeli chcemy usłyszeć Boga, zanurzmy się w tej ciszy. Czyli zamiast skupiać się na tym, co przychodzi i odchodzi, na różnych manifestacjach, które to życie przyjmuje, oddajmy to wszystko Jemu, nawet na chwilę, na sekundę, na 5 minut. Powierzmy to wszystko w Jego ręce i odpocznijmy w Nim. I może na początku to być jakimś wysiłkiem, albo wydawać się nienaturalne, bo to przecież życie wzywa, to trzeba coś zrobić, zadziałać, zaopiekować się, cokolwiek. Ale przecież takie 5 minut, czy 2 minuty, czy 3 minuty nie sprawi, że świat się zawali. Nie musimy wierzyć w takie podpowiedzi. To jest moment na to, żeby. To są chwile, w którym możemy doświadczyć takich pierwszych owoców Bożej obecności, takich jak spokój, jak taka radość, która nie ma przyczyny, a jednak wypełnia nas tak, że nie pozostawia wątpliwości. Więc tak wygląda w moim życiu Boża obecność. I wiem, że jest ona dostępna każdemu, kto tylko zechce się w niej zanurzyć, kto zechce choć na chwilę odwrócić uwagę od tego, co krzyczy, co woła, co wzywa. Co jest takie, albo wydaje się atrakcyjne, i oddać się temu, który po prostu jest. I myślę, że to jest wspaniały moment, żeby ten film zakończyć. I chciałem Wam podziękować serdecznie za te wszystkie takie miłe słowa, które spływają tutaj do mnie. I wypełniają moje serce radością i taką takim ciepłem. I proszę, jeżeli uznacie, że tam wszystko ma sens, spróbujcie. Nie wahać się i przez chwilę tak w 100% oddać Bogu to, co do tej pory wydawało się tak cenne i co musieliście, co pewnie być może niektórzy z Was wierzyli, że muszą sami, o czym muszą się sami zatroszczyć. Dopuśćcie taką sugestię, że może to nie była prawda, że może
Jest inny sposób na to, żeby żyć w pełni. Dziękuję. Do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce.